Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Jest mi bardzo miło Cię tu gościć. Czy zdarzyło Ci się słyszeć o masażu Joni? Albo o masażu Lingam? Mi nie. Przez wiele, wiele lat mojego dorosłego życia nie. O tym się nie mówi w szkole. No, na pewno nie dowiemy się tego z pornografii. Na pewno nie na tak zwanych lekcjach z edukacji seksualnej, bo to jest po prostu żal od wielu, wielu, wielu lat i no. Ja już mam je za sobą, odkąd to była podstawówka, gimnazjum i liceum, a teraz mam wrażenie, że to jest na jeszcze niższym poziomie. Z ciekawości, i to jest totalnie w tym momencie dygresja, z ciekawości kupiłam sobie podręcznik do wychowania życia w rodzinie, jaki obecnie jest promowany przez system oświaty. Powiem tak, to jest powieść dla naprawdę odważnych, bo każda strona oburza coraz bardziej. I to jest trochę jak 50 twarzy Greya. Przeglądasz to i zastanawiasz się, wow, nie może być gorzej. Przeglądasz następną stronę i myślisz sobie, o kurczę, jest gorzej. Biorę to żartem tak naprawdę, chociaż no, poziom tego jest po prostu oburzający według mnie. Natomiast no, lektura dla odważnych, tak jak mówię. A wracając do meritum i do tematu mojego dzisiejszego wideo, masaż joni i masaż lingamu to są techniki, które zostały opracowane, spisane, usystematyzowane jeszcze w starożytnych Indiach. Dzisiaj można się ich nauczyć na przykład na warsztatach tantrycznych, ale tak naprawdę intuicyjnie wszyscy możemy to robić. I przyznam szczerze, że ja bardzo intuicyjnie zaczęłam robić takie rzeczy, a potem dowiedziałam się, że to jest właśnie masaż. Mówię, okej, to ciekawe. Ale zgłębiając temat, zauważyłam, że jest wiele, wiele rzeczy, które jeszcze są przede mną i jak one pięknie się wynagrodziły później, kiedy zaczęłam stosować to już regularnie i sama dla siebie, i dla mojego partnera, i on dla mnie. Masaż joni i masaż lingam to nie są typowe pieszczoty, które na celu mają doprowadzić do orgazmu. Nie chodzi o to, żeby partner czy partnerka poczuli wielkie och między udami i tyle. Oczywiście mogą poczuć orgazm, mogą przeżyć ekstazę, ale to nie jest celem. 3 lata temu czytałam artykuł na temat edgingu. Edging to jest z kolei technika, która bardzo zarejestrunkowo ilustruje właśnie to, czym są masaże genitaliów. Edging jest takim sposobem na to, żeby wzbudzać podniecenie, wzbudzać pożądanie w ciele, roznosić je po całym ciele i w momencie, kiedy dochodzi do takiego punktu, w którym wiemy, że za chwilę nie będzie odwrotu i pojawi się orgazm, żeby się wycofać, żeby rozprowadzić to. Wziąć parę oddechów, pogłaskać się, popatrzeć sobie w oczy. I masaż joni, masaż lingamu są podobne. Celem i intencją masażu joni, masażu lingam jest wzbudzenie tej energii seksualnej, tej kreatywnej, wielkiej energii i rozniesienie jej po całym ciele. Bo rozniesienie jej po całym ciele, według wielu wierzeń, powoduje też przeniesienie tej energii na inny aspekt człowieczeństwa, to znaczy na umysł, na emocje i na wszystkie inne warstwy nas, które tworzą nas. Jeżeli umiejętnie korzystamy z tego potencjału, życie staje się po prostu przyjemniejsze. Żeby faktycznie wejść w tę sferę, trzeba za drzwiami sypialni zostawić wstyd. Trzeba za drzwiami sypialni zostawić poczucie winy. Trzeba zostawić lęki i naprawdę totalnie się otworzyć. I jest to bardzo subtelny rodzaj pieszczoty. I zdecydowanie nie chodzi właśnie o to, żeby doprowadzać do szczytowania, ale żeby unikać właśnie tych najbardziej newralgicznych punktów na ciele, które rytmicznie, systematycznie, mniej lub bardziej mocno pieszczone doprowadzają właśnie do orgazmu. Tak więc jeżeli masujesz joni, nie dotykaj łychtaczki. Jeżeli masujesz lingam, unikaj pocierania żołędzi. Możesz od czasu do czasu dotknąć te punkty, ale tylko po to, żeby rozbudzić więcej energii. I jeżeli Twój partner czy partnerka czuje, i tu jest bardzo ważna komunikacja między Wami, czuje, że za chwilę wybuchnie, albo Ty wyczuwasz, że za chwilę może dojść do orgazmu. To jest moment, żeby zwolnić, żeby wziąć kilka wdechów, żeby zsynchronizować swoje oddechy i rozprowadzić tę energię dalej. Jak można przystąpić do masażu joni? Jak można przystąpić do masażu lingamu?
Atmosfera i intencja to są dwa najważniejsze aspekty, które pozwolą Wam cieszyć się tym. W pierwszej kolejności ustawić atmosferę, to znaczy niech to nie będzie gdzieś w środku dnia, gdzie dzieciaki biegają za ścianą. Niech to będzie spokojna atmosfera. Niech to będzie miejsce, które jest odosobnione, gdzie każdy wie, że to jest tylko wasze i pozwoli Wam na to, żeby zachować intymność. Jeżeli chcecie mieć absolutną pewność, że nikt Wam nie przeszkodzi, umówcie się na randkę. Pójdźcie do hotelu na przykład. Podrzućcie dzieciaki do znajomych albo do mamy czy taty, czy gdziekolwiek i dajcie sobie tę przestrzeń, żeby mieć ją tylko dla siebie. Świeże prześcieradła, bardzo przyjemnie pachnące, na pewno zawsze podnoszą taki poziom komfortu i bezpieczeństwa. Przyjemna muzyka w tle, świece. Jeżeli chcecie używać olejków, i bardzo zachęcam do tego, żeby używać olejków, to nie sugeruję oliwek dla dzieci, ale na przykład olej kokosowy, mój osobisty faworyt. Pięknie pachnie, jest organiczny. Jeżeli jest ciepło, to w temperaturze powyżej 25 stopni zaczyna się rozpuszczać i robi się płynny i daje fenomenalny poślizg. Tak więc spróbujcie. Na pewno są też inne oleje i zdecydowanie większość masażystów powiedziałoby coś więcej na ten temat. Ja polecam olej kokosowy. U mnie się bardzo sprawdza. Klientom, z którymi pracuję i którym też go polecam, mówią, że no, tak jak w kuchni, tak i teraz w sypialni i w łazience go mają. Jest i kosmetykiem, i żywnością, i do tego bardzo fajnym elementem wyposażenia sypialni. Ustawcie intencje. To jest drugi bardzo ważny punkt. Ustawcie intencję i tą intencją. Częstujcie się moją, jeśli chcecie, ale kiedy ja wchodzę w tę przestrzeń, tą intencją jest: oddaję cześć Twojemu ciału, Twojemu kochanemu ciału. I chcę dać Ci tę przyjemność, i chcę, żebyś sam poczuł, jak bardzo Cię kocham, bo kocham siebie. I dzięki temu, jak bardzo sama siebie kocham, to jestem w stanie oddać cześć Twojemu ciału i jego pięknu. Z respektem. Z poczuciem zabawy, jeżeli gdzieś po drodze stanie się coś takiego, co powiedzmy obniży nastrój na chwilę i będzie po prostu zabawne, śmiejmy się z tego i ruszajmy dalej. Trzecim bardzo ważnym elementem – oddech. Moi drodzy, oddech jest niezwykle ważny. Ta osoba, która daje masaż, niech ma na względzie, że to ona prowadzi ten taniec. Ta osoba, która przyjmuje masaż, niech ma na względzie, że najważniejsze dla niej jest rozluźnić się, wbić w swoje ciało. I dzięki temu oddech jest tym czymś, co pozwala faktycznie ugruntować się w swoim ciele, wbić się w swoje ciało, żeby poczuć to i przyjąć tę pieszczotę. Tak więc ty, który dajesz masaż, ty, która dajesz masaż, miej na uwadze, żeby oddychać w taki sposób, żeby druga osoba mogła się do tego dostroić. Jeżeli wasze oddechy się po drodze rozminą, to nic, po prostu do tego wróćcie. To jest całkowicie w porządku. Czwarty ważny aspekt. W tych pieszczotach dotykajcie, głaszczcie, delikatnie podszczypujcie, bardzo delikatnie zataczajcie kręgi palcami, całymi dłońmi, może pięściami, jeżeli jesteście bliżej pośladków albo wnętrza ud. Te rejony bardzo lubią takie pieszczoty. Ale przede wszystkim unikajcie właśnie tych najbardziej newralgicznych punktów, to znaczy właśnie łechtaczki i żołędzi w przypadku penisa. Bo dzięki temu ta energia może wzrastać i dzięki temu też podniecenie nie bierze się bezpośrednio z tych punktów, które niemalże wmuszają wejście w tę przestrzeń, która kończy się orgazmem. Nie, nie chodzi o to, żeby mieć orgazm, ale o to, żeby, uwaga, być orgazmicznym. Poznasz człowieka, który umie przyjmować takie pieszczoty. Są tacy ludzie i oni mają niezwykłą charyzmę. Oni są magnetyczni. Oni są pewni siebie. Chcesz przebywać w ich towarzystwie bez względu na to, czy są wściekli, czy nie. Po prostu wiesz, czego się po nich spodziewać. Tak bardzo są swobodni. Potrafią się wyrażać. Jeżeli popełniają błąd, to o tym mówią i są tacy uroczy. Poznajemy takich ludzi, są tacy gdzieś w naszych otoczeniach. To jest jedna na parędziesiąt, może nawet paręset osób, ale ona ma to coś. I to jest osoba, która potrafi korzystać z potencjału własnego ciała. I mówię o masażu joni i mówię o masażu lingamu, ponieważ to są takie praktyki, które pomagają rzeczywiście poznać tę cielesną energię, oswoić się z nią i, uwaga, nie kontrolować, ale uczyć się płynąć z nią.
Ona jest płynna i jej charakter jest właśnie taki. Jest płynny, jest potężny, jest bardzo niewinny. Jest też niezwykle pierwotny. Jest boski. Jest boski. Ilekroć ja doświadczam takiego czegoś, takich pieszczot, albo daję takie pieszczoty, myślę, że jestem w innym wymiarze wówczas. W zasadzie to nie myślę za wiele, po prostu czuję. Czy można to robić solo? Bo niektórzy się o to pytają. Owszem, można. Owszem, można i warto. I zachęcam do tego, żeby to robić solo. Jest to o tyle różne od tradycyjnej masturbacji właśnie, że nie chodzi o to, żeby rozładować napięcie, ale żeby rozprowadzić tę energię w ciele. Żeby ją wzbudzić. Tak jak już wspomniałam wcześniej, nie będę już tego może aż tyle powtarzać. Chociaż może warto to powtarzać, tak długo się tego nauczymy. Natomiast warto zdecydowanie dać szansę swojemu ciału, bo jest na nim znacznie więcej pięknych, orgazmicznych punktów niż tych kilka, które myślimy, że tylko one gwarantują jakąś rozkosz. To nie jest prawda. Jeżeli mamy ciało, to mamy tyle metrów kwadratowych skóry, która domaga się pieszczot, uznania, dotknięcia, muśnięcia, przytulenia, głaskania. Jest tyle cudownych punktów na naszym ciele. I każdy zasługuje na cześć. Więc odsuńmy się nad moment od traktowania joni, od traktowania lingamu jako jedyne punkty na ciele, które gwarantują rozkosz. Możemy od nich zacząć, ale tylko na chwilę, żeby przenieść uwagę właśnie na ciało, ale po to, żeby potem roznieść ją na całe nasze jestestwo. Zachęcam Was do tego, żebyście próbowali, bo korzyści są znacznie większe niż cena. Ceną jest zostawienie wstydu, ceną jest zostawienie poczucia winy, ceną jest pozostawienie też lęków za drzwiami sypialni. To jest cena, a korzyść jest ogromna. Tę energię można przekuć wówczas na coś, co jest naprawdę korzystne, naprawdę piękne. I ja nie boję się na przykład powiedzieć czasami żartem, że robię karierę przez łóżko, a to właśnie dlatego, że korzystam z tego kobiecego potencjału, jakie ma moje piękne, orgazmiczne ciało. I bardzo się tym cieszę. I w każdym z Was jest ta orgazmiczna istota. Jest ta swobodna, piękna, radosna, niewinna, potężna istota. Dlatego bardzo Was zachęcam. Nie bądźcie na tyle aroganccy, żeby mówić sobie: to nie jest dla mnie, nie jestem dość ładna, nie jestem dość męski, nie jestem dość jakaś czy jakiś, albo nie mam tego czegoś, co sprawia, żebym. Nie warunkujcie się w ten sposób, bo to nie jest prawda. Podsumowując dzisiejsze wideo, chciałabym tym samym tak naprawdę może nie jeszcze jakby szczegółowo przekazywać Wam, w jaki sposób robić to i jakie dokładnie techniki stosować, ale chciałabym Was zainspirować właśnie do tego, żeby eksplorować temat i żeby dać sobie szansę. Mnie takie treści na jakimś etapie mojego życia bardzo zainspirowały i będę więcej niż wdzięczna i szczęśliwa, wiedząc, że mogą zainspirować kogoś dalej. Jeżeli macie ochotę, jedźcie na warsztaty tantryczne. Jeżeli czujecie, że no, jednak coś Was blokuje przed tym, ale to, co mówię, to, co słyszycie albo odbieracie gdzieś z zewnątrz, treści, jakie do Was trafiają, inspirują Was, ale czujecie, że jest coś pomiędzy Wami a tym, żeby zacząć to robić, może warto zwrócić się o pomoc. Napisz do mnie. To nic nie kosztuje i do niczego nie zobowiązuje. Porozmawiajmy. Pomogę Ci namierzyć, co się dzieje i na jakim etapie jesteś i skąd startujesz. Po to, żebyś mógł połączyć się z tą wersją Ciebie, która niczego się nie boi, która jest odważna i bezbronna i jednocześnie w tym właśnie odnajduje źródło swojej siły i która przede wszystkim cieszy się swoim ciałem, cieszy się swoim życiem i czuje się dobrze ze sobą i przyciąga wspaniałych ludzi. Tak więc życzę przyjemnego, dobrego, mam nadzieję, soczystego i fantastycznego czasu. Do usłyszenia i do zobaczenia.